Wszystkim wszystkim zrobimy sobie podsumowanie najciekawsze transfery jeśli chodzi o e Ekstraklasę jacy zawodnicy z e Ekstraklasy odeszli e, najciekawsze transfery okienka zimowego 2021-2022 ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie, jeśli chodzi o transfery z ekstraklasy, bo no to jest po prostu ciekawa sprawa. Niektórzy mówią, że to jest drenowanie naszej ekstraklasy, że powinniśmy ściągać coraz lepszych zawodników, żeby podnieść ten poziom ekstraklasy, że narzekamy na tą ekstraklasę, skoro po prostu wyjeżdżają zawodnicy za dobre pieniądze, za duże pieniądze z polskiej ekstraklasy, zamiast my ściągać tych zawodników, tak? No chociażby tutaj Kasper Kozłowski, nowy rekord, jeśli chodzi o ekstraklasę 11 milionów euro tyle zostało. Praktycznie za tyle został kupiony ten młody piłkarz z pogoni Szczecin. No i od razu poszedł na wypożyczenie do Royal Union SG, tak? natomiast jeśli chodzi o kolejne transfery, no to mamy tutaj transfery na przykład Legi Warszawa André Martins, który odszedł z Legii Warszawy, poszedł do HPL-u, szewa czy Mahir Emreli z Legii Warszawa poszedł do Dynamo Zagrzeb, tak, mówiło się o tym już od dawna, że Emreli chce rozwiązać kontrakt, by dyskusje, że Legiego go nie puści, Emreli po prostu był oburzony też tam jeszcze sytuacją, tak, podejściem kibicu do piłkarzy i tak dalej, Potem mamy Rafała Makowskiego, który przyszedł ze Śląska Wrocław do Kiswarda FC. Mamy też Ashrafa El-Magdio, tak, z Wisły Kraku przyszedł do Al-Tawon. To przepraszam za wymowę, możecie się śmiać, tak? Może się po prostu źle wymawiam. Natomiast potem mamy kolejnego zawodnika, to jest Rafał Makowski. Tak, tu mówiłem, ze Śląska wrocła do Kizwardy. Mamy też Iwo Kaczmarskiego, który przyszedł z Rakowa, częstochowy, do Empoli, a więc do klubu z Włoch. No, ostatnio nie było jakiegoś takiego głośnego transferu, jeśli chodzi o polską ekstraklasę do, do Serie A, czy po prostu nawet Serie B. A tutaj mamy rzeczywiście w tym okienku zimowym. No i to praktycznie te najważniejsze transfery, też gigantycznych transfer Kacpra Kozłowskiego. Były dyskusje, trwały dyskusje, czy po prostu Kacper Kozłowski nie powinien zostać dłużej, jeśli chodzi o Pogoń Szczecin. Trwały też dyskusja na temat tego, czy Grosicki odejdzie z Legi, z Legii, przepraszam, z Pogoni Szczecin. Mówiło się głośno o tym, że może pójść do klubu francuskiego. Ostatnio Mateusz Borek na kanale sportowym mówił o tym, że Grosicki może rozwiązać kontrakt z pogonią Szczecin za pół roku tak, i może przejść spokojnie do drużyny z Ligi Francuskiej, gdzie mógłby zarabiać trzy razy nawet więcej. Natomiast no, prezes Pogoni Szczecin powiedział, że no nie ma takiej opcji, żeby teraz Grosicki opuścił pogoń Szczecin, chyba że po prostu ktoś by przyszedł i wyłożył za niego 10 milionów euro za tego właśnie zawodnika. No oczywiście jest to niemożliwe, tak? W, Praktycznie, żeby ktoś przyszedł dziś w jakikolwiek klub i wyłożył za grosika 10 milionów euro, nie wiem, czy ma taką klauzulę odstępnego zapisaną w umowie. Natomiast z tego, co się orientują, ma tak ma bardzo po prostu dobrą, korzystne umowę, tak, jeśli chodzi o pogoń szczecin. Nie chcę tutaj przekręcić, ale z tego co się orientuję, on chyba ma około 2 milionów złotych, za, będzie zarabiał praktycznie w pogoni no już zarabia rocznie, tak? Więc to jest po prostu bardzo wysoki, bardzo dobry kontrakt. Nie wiem, czy sam po prostu Grosicki byłby ten zainteresowany. Na pewno z punktu widzenia finansowego, tak, ale też po prostu zwiedzał tych krajów mnóstwo i tych y, y, klubów też, więc czy byłby zainteresowany takim powrotem. Y, tak, czy właśnie, no bo to jest problem, bo to jest tak, Grosicki zawsze deklarował to, że chciałby zakończyć karierę, czy kiedyś wróci do pogoni Szczecin, tak no bo tu ma sentyment urodzi się w Szczecinie wychowywał i tak dalej. Natomiast no to jest właśnie taka sytuacja wracasz do tego klubu. Dobrze grasz i nagle się pojawia zainteresowanie klubu zagranicznego, czyli masz szansę na to, żeby jeszcze opuścić praktycznie ten klub, zarobić pieniądze, a do tego klubu przecież zawsze możesz wrócić i możesz występować. I co wtedy, tak? Z drugiej strony on wraca do pogoni i w Szczecin, w pogoni ma po prostu rewelacyjny kontrakt. I teraz co, klub go tak puści lekko, tak? Więc no chyba, że rzeczywiście byłaby tutaj jakaś konkretna oferta za niego finansowa, dwie strony by się dogadały, tak, jeśli chodzi o całą tą sytuację. Tam też była kwestia, jeśli chodzi o Grosika. No, że gdyby na przykład poszedł do ligi francuskiej, to, to byłby też mocny argument dla nowego selekcjonera, jeśli chodzi o powołanie. Moim zdaniem, i tak Czesław Michniewicz, pomimo tego, czy po prostu Grosik gra w polskiej gdy czy zagranicznej, może po prostu go powołać, może zaskoczyć wszystkich ty, na, nas po prostu tym powołaniem. Natomiast Kacper Kozłowski niewątpliwie, no, to już był sufit, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, jeśli chodzi o pogoń Szczecin. Nie dało rady, żeby więcej mógł po prostu wykrzesać z tej swojej kariery. No, musiał odejść, tak, bo. Rzeczywiście dla, dla jego rozwoju piłkarskiego to już nastąpił ten etap. Tak? W przypadku niektórych piłkarzy można mówić, że jeszcze może stać rok czy dwa lata. W przypadku właśnie Kacpra Kozłowskiego, moim zdaniem, to już po prostu był odpowiedni moment, żeby opuścił klub, też poszedł od razu na po, 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 pożyczenie do drużyny z Belgii. Zobaczymy, tak, jak tam się zaprezentuje, natomiast. Niewątpliwie też sytuacja jest tego typu, że Moder, tak, który odszedł dla Lecha Poznań, przetarł szlaki, pokazał też po prostu klubom zagranicznym, czy klubom angielskim, że warto inwestować piłkarzy z Polski, że to jest po prostu opłacalna interes inwestycja. No i teraz te kluby inwestują tak, w tych zawodników i tak padła ten kolejny rekord 11 milionów euro. I też kwestia może tego typu, że właśnie w Belgii jak będzie Kasper Kozłowski dobrze się prezentował, zwiększy się zainteresowanie właśnie tej agentów, piłkarskich rynku belgijskiego piłkarzami z Polski, tak? E, teraz na przykład Arek Milik robi świetną reklamę, jeśli chodzi o polskich piłkarzy w Olimpiku. E, ostatnio zdobył praktycznie hatryka, więc e, to na pewno dobrze wpływa, tak, na, 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 na akcje notowania wszystkich piłkarzy e, występujących w polskiej Ekstrakasie, bo coraz więcej e, tutaj właśnie agentów klubów interesuje się jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi po prostu o piłkarzy z Polski. nie wszystkich, ale e, rzeczywiście piłkarzy z Polski. E, ja muszę powiedzieć, że Kozłowski lepiej wybrał, niż na przykład by poszedł do Serie A, bo tam mógłby złapać kontuzję, czy jakieś problemy zdrowotne, wiadomo, czy by się przebił. Fajna to jest sprawa, bo trafia do klubu angielskiego, od razu idzie na upowietrzenie do klubu satelickiego do Belgii, gdzie ma okazję zaprezentować się z dobrej strony. Jak tam się spisze, no to spokojnie będzie występował w tym klubie. No fajna to też była sytuacja na przykład z Kamińskim, tak? Kamiński, który poszedł do Wolfsburga, ale jest na wypożyczeniu jeszcze półrocznym w Lechu Poznań, ma szansę na żeby tutaj ten język niemiecki podreperować tak, żeby lepiej po prostu yy, yy, uczyć się tego języka, chociaż ostatnio była rozmowa z Kamińskim na, na kanale sportowym, tak, gdzie mówił Kamiński, że jeszcze nie zaczął się uczyć, no to świetnie, tak, podpisał kontrakt tutaj z Wolfsburgiem, a mówił o tym, że jeszcze nie zaczął się uczyć języka niemieckiego. No nie, niech się uczy jak najszybciej, tak? Jeżeli po prostu poważnie myśli o karierze piłkarskiej, klub za niego zapłacił potężne pieniądze, 10 milionów euro czy ileś po prostu, tak? 10 milionów chyba euro po prostu na niego zapłacą też. No więc tutaj no rzeczywiście powinien jak najszybciej brać się, jeśli chodzi o naukę języka niemieckiego. Wydaje się, że te pół roku to jest dużo. Natomiast, no, mogą być tutaj też jakieś przerwy, problemy, tam kwarantanny, koronawirusy i jakieś kontuzje. E, moje zdaniem, powinien jak najszybciej tutaj e, brać te lekcje i uczyć się, tak? Wiadomo, że potem i tak w praktyce musi się jeszcze dużo nauczyć, no, ale dziś te podstawy powinien już mieć, jak powiedzie tam. No więc, tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te transfery. Wiadomo, że e, tutaj piłkarze z Legi odeszli, tak? Niektórzy mówią, że na dobre, niektórzy jest źle, e, niektórzy mówią, tak, odeszli po prostu, ale oni też mieli spore pensje, jeśli chodzi o Legię Warszawa, e, no, Wszołek wrócił, tak, do Legii Warszawa, więc na przykład tutaj e, różnie to wygląda. Tak? tak samo na przykład, jeśli chodzi tutaj o Lecha Poznań, no to Lechu, Lech Poznań, e, tak, pozyskał byłego swego wychowanka, który był we Włoszech, teraz praktycznie był w, te, w lidze niemieckiej. E, Kownackiego, tak, i Kownacki znowu jest praktycznie piłkarzem Lecha Poznań, czyli są te wyjazdy za granicę, potem powroty różnie to wygląda, no ale tak, tak powiedziałem. E, Kariera piłkarska, tak, każdy piłkarz ma inną karierę piłkarską, zupełnie inaczej to przebiega. Nie jest to takie proste, nie jest to takie landrynkowe, jak w przypadku, właśnie tam, nie wiem, jakiegoś piłkarza, który idzie i cały czas po prostu z roku na rok jest lepszy. Są też problemy zdrowotne, kontuzje. Natomiast na pewno optymistyczne jest to, że właśnie kluby zagraniczne płacą coraz więcej za piłkarzy z polskiej ligi. Oczywiście no, pieniądze trafią do klubu, tak? Inna sprawa, jak klub spożytkuje te pieniądze. Natomiast, jeżeli klub rzeczywiście spożytkuje te pieniądze na stawianie pieniędzy, tak? Czy na, na akademię, na młodych piłkarzy, na szkolenie, faktycznie tych młodych piłkarzy, czy na pozyskiwanie perełek zagranicznych, jeśli chodzi o piłkarzy, to będzie wszystko świadczyć o tym, że będzie coraz lepiej, no bo jednak te pieniądze muszą być w polskiej piłce w klubowej, żeby po prostu podnosić ten poziom, no nie ma co się oszukiwać, nawet sam Robert Lewandowski o tym mówił, że no pozyskując tutaj dzisiaj zawodnika topowego, no to jednak po prostu trzeba też się liczyć na duże wydatki finansowe, tak, no nie można o tym zapomnieć, no nie mówię w przypadku polskich klubów, klasy, że oni nagle pozyskają jakichś topowych zawodników, tak, ale chociażby z tej średniej półki światowej bo kluby zagraniczne mogą przyjść i spokojnie włożyć 3-4 miliony euro za zawodnika z polskiej ekstraklasy, kupią ich kilku i zobaczą, który się sprawdzi. Polskie kluby na to sobie nie mogą pozwolić, natomiast no, jeżeli ta poprzeczka finansowa będzie systematycznie podnoszona, jeżeli sytuacja taka po 10 milionów euro transfer za zawodnika z Polski nie będzie czymś po prostu tak nadzwyczajnym, to rzeczywiście może dobrze, no i potem odpowiednie zarządzanie tymi pieniędzmi, to może dobrze wpłynąć właśnie na sytuację klubową klubów w polskiej ekstraklasie. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie sobie. trzymajcie się, cześć.